IndyCage.pl i tuż przed samym debiutem w UFC naszym gościem jest Marcin Prachniow. Witaj Marcinie. Cześć, witam Cię. Bardzo się cieszę, że udało nam się Ciebie złapać. To już jest taki gorący okres, bo jesteśmy w trakcie Media Weeku przed galą w Orlando. Powiedz mi proszę, Ty już jesteś na miejscu? Ja już jestem na miejscu. Mamy czwartek od tygodnia. Już przyjdziesz. Lecieliśmy, żeby się zaaklimatyzować, przystosować do zmiany czasu. Także już w pełni sił. I jak przebiega ta aklimatyzacja? Bardzo dobrze, dziękuję. Wszystko jest jak należy. Waga jest już praktycznie zrobiona. Nie mam za dużo do zrzucania zazwyczaj. Także wszystko jest ok. Zanim przejdziemy jeszcze do tej samej gali, chciałam Cię zapytać troszkę o Twoją przeszłość, czy w zasadzie o ostatnie 2 lata w zawodowym MMA. Twoje 4 ostatnie walki to są walki stoczone dla organizacji azjatyckiej One Championship. W 2016 roku to były aż 3 walki, w 2017 zaledwie 1. Postanowiłeś rozstać się z organizacją One Championship. Jakbyś zechciał nam odpowiedzieć, dlaczego to się tak potoczyło, dlaczego w rezultacie nie zawalczyłeś o pas mistrzowski i dlaczego jesteś w UFC, oczywiście z czego się bardzo cieszymy. No właśnie, początek był bardzo bardzo fajnie się zapowiadał w One Championship. Po tam trzeciej wygranej zaczęły się problemy. Organizacja powiedziała mi, że dostanę walkę o pas, z czym bardzo zwlekali, bo miałem mieć najpierw walkę o pas z Rogerem Gracie'em, do której nie doszło i nigdy nawet nie była zapowiedziana. Później zmienili przeciwnika, powiedzieli, że będę się bił z Vitalim Bigdaszem. Do walki miało dojść w styczniu. Niestety ja wtedy wypadłem z karty, ponieważ miałem infekcję bakteryjną i nie byłem w stanie walczyć na ten moment, no ale to było powiedzmy 2 miesiące z przeciągu okresu rocznego, kiedy nie miałem walki, to tylko 2 miesiące byłem wyautowany. Głosiłem moją, już byłem gotowy do walki w lutym, no i oni się strasznie ociągali, obiecywali mi tą walkę o pas dalej z Vitalim, ponieważ on wygrał z moim zastępcą na tej gali styczniowej. No jednak do gali nigdy nie doszło, do walki mojej z Bigdaszem nie doszło. Ustawili walkę, był rematch pomiędzy Vitalim Bigdaszem i Anlua, czy jak tam się wymawia nazwisko, Azjaty. W takim razie poprosiłem o jakąkolwiek inną walkę, ponieważ też potrzebuję pieniądze jakieś tam, z tego tylko utrzymuję się z walk. Dostałem wtedy walkę z kim on się nazywa, przypomnisz mi, jak się nazywał mu ostatnio przeciwnik? Mówisz o ostatnim, Gilberto Galvao? Tak się wymawia? Tak, Gilberto Galvao. No i udało mi się z nim rozprawić dosyć szybko w pierwszej rundzie. I wtedy już mi obiecali tą walkę, już dostałem nawet papiery do podpisania do tej walki. Jednak rozmyśliłem się po tym, jak przeczytałem w kontrakcie, była notka, że w momencie, gdy wygram pas, mój kontrakt zostaje automatycznie przedłużony o kolejne 27 miesięcy i 6 walk, także kompletnie to nie było po drodze mi. Nie widziałem przyszłości w tej organizacji, nie widziałem już przeciwników dla mnie kolejnych, oni nie podpisywali nowych zawodników, nowych kontraktów z zawodnikami, także no było to kompletnie bez sensu. Stwierdziliśmy, że dokończymy kontrakt i się rozstaniemy z organizacją, no i wtedy oni postanowili, że już jednak mnie zwolnią przed dokończeniem kontraktu. No i jestem w UFC. No to można powiedzieć, że spadłeś nawet lepiej niż kot na 4 łapy, no bo trafiłeś do amerykańskiego giganta, do największej organizacji MMA na świecie. I o to też chciałabym Cię zapytać troszkę o te kulisy. Po pierwsze chciałabym wiedzieć, czy jest ktoś, kto interesy Twoje reprezentuje wobec UFC, czy Ty zajmujesz się sam swoimi sprawami kontraktowymi? Mój trener jest moim promotorem, Martin DeYoung. I druga rzecz, która też mnie interesuje w tej chwili, jakby fan chciał Ci wysłać list z jakąś tam, nie wiem, informacją dla Ciebie albo z wyznaniem, że Cię uwielbia, to musi to zrobić na adres do Warszawy czy na jakiś adres azjatycki? Gdzie Ty teraz masz adres? Sam nie wiem, wiesz. Mieszkam czasem w Holandii, czasem w Polsce, a czasem w Indonezji, także różnie to bywa. Jednak w Warszawie wszystkie listy też mogę odbierać, tylko wtedy nie będę mógł, nie wiem, ewentualnie jakiegoś podpisu dać czy coś, jeżeli nie będę na miejscu. Jednak po walce przylatuję do Polski na jakiś czas, nie wiem, jakieś 2-3 tygodnie pewnie, także będę jeszcze, a z tymi listami to nie wiem, najlepiej drogą internetową. A wiesz, tak mi się wydaje.
Ludzie często nas o takie rzeczy pytają, jak trafiają do nas na przykład na skrzynkę mailową albo na Facebooku pytania od fanów, to czasem właśnie pytają, jak trafić do danego zawodnika. No oczywiście nie będę cię teraz pytać o dokładny adres, ale zlokalizowanie ciebie też nie jest łatwe, bo faktycznie podróżujesz między tymi trzema punktami na świecie. To spytam inaczej. Gdzie przebywa twoja żona i dziecko? Tam, gdzie ja. Teraz. Sprytnie. Podróżuje ze mną, podróżuje z dzieckiem najczęściej razem, latamy wszędzie. No a wiadomo, jak lecę na walkę, to lecę sam, muszę być skupiony, już nie ma wtedy czasu na jakieś rodzinne sprawy, jadę robić swoje i wracam do domu, nie? Czy twoja żona interesuje się MMA albo innymi sztukami walki? Nie bardzo. Znaczy lubi oglądać, zawsze oglądała to chyba, jakoś nigdy nie brała udziału czynnego w zajęciach. Twoje przygotowania do tej walki, od kiedy wiesz o tym, że zawalczysz w UFC i jak sobie rozplanowałeś te przygotowania? Czy one przebiegły zgodnie z twoim planem? Myślę tutaj o pobytach w różnych klubach, między innymi też o pobycie w Warszawie i trenowaniu tu na miejscu. O tej walce wiedziałem już mniej więcej chyba w połowie lub pod koniec grudnia, że to będzie na tej gali, także miałem dosyć dużo czasu na przygotowania. Wydaje mi się, że około 9 tygodni, także sporo. Jednak zawsze jestem w treningu, nigdy z niego nie wypadam, także nie musiałem wiele zmieniać. Wróciłem wtedy z Indonezji. Stwierdziliśmy, że zrobimy obóz w połowie w Holandii, połowę w Polsce. Miałem dużo sparingów w Holandii, stójkowych, także mój przeciwnik, wiedziałem, na początku był nim Jack Collier, który też był zawodnikiem stójkowym, później został zmieniony na Sama Alveja, też jest stójkowy, także głównie przygotowywaliśmy się pod walkę w stójce. Myślę, że będzie fajna walka. O właśnie, a propos twojego przeciwnika, czyli Sama Alveja, miałam okazję z nim porozmawiać jakieś 2 tygodnie temu i on powiedział mi na twój temat kilka bardzo fajnych, przychylnych słów. Chciałabym ci to przeczytać i poprosić ciebie o to, żebyś się odniósł do tego, co powiedział. Sam powiedział tak, odnośnie Marcina, widziałem kilka jego walk i wygląda on na bardzo utalentowanego. Jego miejsce jest w UFC. Ma na koncie wiele skończeń przed czasem. Wiem też, że ma świetny background w postaci karate. Ze 100 chyba 50 wygranych, tylko ze 20 może przegranych w różnych turniejach, a to jest naprawdę imponujące. Ja na przykład nie mam żadnej 150 w niczym. On wie, na czym polega rywalizacja i potrafi to robić. Dzięki temu, jaki ma styl walki, to będzie naprawdę świetna walka dla nas obu. I jeszcze Alvi dodał na koniec, to będzie walka w stylu takich, które ludzie lubią oglądać, bo obaj lubimy się mocno bić i obaj nie będziemy się cofać. Jak bardzo ma rację? Myślę, że ma dużo racji, a czy się nie będziemy cofać, kto się nie będzie cofał, to zobaczymy. Rozumiem, że będziesz starał się wywrzeć presję na Alvi. No na pewno będę starał się wywierać na nim presję, na tym polega moja gra zazwyczaj. Nie przewiduję walki w parterze, zobaczymy co tam sam będzie miał do powiedzenia, czy jednak będzie chciał wchodzić do klinczu i do parteru, jednak później zejść, czy będzie chciał cały czas walczyć w stójce. No jednak nie przewiduję jakiejś długiej walki, zobaczymy. No. Przypuszczam, że mój przeciwnik będzie chciał dotrzeć do decyzji. Dla mnie to jest bez różnicy, jednak wolę zakończyć walkę przed czasem w pierwszej rundzie najlepiej. Oczywiście tego ci bardzo, bardzo, bardzo życzę. Natomiast jeśli chodzi o Sama Alveja, to chciałam jeszcze jedną rzecz zapytać, bo tak mnie trochę zainspirował może do tego pytania, które ci zadam. Sam w rozmowie ze mną powiedział, że dla niego każdorazowo wchodzenie do klatki jest jakimś sprawdzianem. I on ma taką filozofię, że chce się próbować z zawodnikami o różnym backgroundzie, z różnymi sportami bazowymi, żeby zobaczyć, jak dobry jest we wszystkich płaszczyznach, które MMA w sobie tak doskonale łączy. Jaką ty masz filozofię? Czy ty idziesz po prostu na wojnę z każdym ze swoich przeciwników, czy w jakiś sposób po prostu też samego siebie testujesz i chcesz poznawać swoje ograniczenia i swoje możliwości jednocześnie? Nie mam ograniczeń. Bardzo ładne zdanie. Chyba to wezmę na cytat główny do tego wywiadu. W takim razie, jakie są twoje możliwości? Możliwości są... Nie da się zmierzyć o możliwości, tak? Nie możemy sobie stawiać ograniczeń. Każdy jest w stanie tak naprawdę... No, może przenosić góry, tylko musi w siebie wierzyć. Dlatego ja w siebie wierzę i wierzę, że odniosę
szansę, sukces. Wierzę w to, że pójdzie mi bardzo dobrze. Ja nie wierzę w coś takiego jak talent. Ja wierzę w ciężką pracę. Ciężko pracuję całe życie na to, w którym miejscu teraz jestem. No i to nie jest przypadkowe, tak? Można powiedzieć, jedna wygrana przypadkowa, druga wygrana, no ale nie wszystkie wygrane są przypadkowe, także ja jestem gotowy na wszystko, trenuję zawsze bardzo mocno. Wychodzę z takiego założenia, że trening musi być naprawdę ciężki i wtedy jestem przygotowany na walkę, wtedy wiem, że jestem zdolny po prostu wytrwać tą walkę, przeżyć wszystko, co w niej może się wydarzyć. Nie wiadomo, co tam będzie, tak? Nie wiem, jak jest mój przeciwnik przygotowany, lepiej, gorzej. Ja dam z siebie wszystko, zawsze tak robię, no i będę szukał knockoutu. No jesteśmy już tak naprawdę na 2 dni przed galą. W Polsce jest czwartek, już późne godziny wieczorne. Powiedz mi proszę, twoje samopoczucie przed galą, to wszystko, co się dzieje naokoło ciebie, czy jest głośno, bo jest Media Week, czy ty musisz już uczestniczyć w jakichś wywiadach, spotkaniach z mediami, czy na razie jest ci to jeszcze oszczędzone jako nowicjuszowi w organizacji? Tak naprawdę wiele nie musiałem robić w tym tygodniu, tylko miałem sesję zdjęciową we wtorek. Sesję zdjęciową i jakieś krótkie nagranie, jakiś wywiad dla komentatora i to wszystko tak naprawdę. Jako że wychodzę jedną z pierwszych walk gali, mam czwartą bodajże, także oszczędzili mi większych przygotowań tu przed galą, także relaksuję się, odpoczywam, dobrze jem i wszystko. Jestem gotowy na... A powiedz mi proszę, jak UFC opiekuje się swoimi nowymi zawodnikami? Czy to jest tak, że musisz sobie z większością rzeczy radzić sam, dostajesz jakiś schedule i po prostu musisz się stawić tu, tam i tak dalej? Czy są jacyś mili ludzie, którzy tłumaczą, teraz będziemy robić to, tamto, oprowadzają cię, mówią co będzie? Jak to wygląda? Wszyscy są bardzo mili, od tego może zacznę. No oczywiście przedstawili mi, wytłumaczyli wszystko co i jak, o której godzinie, co i gdzie, kiedy mam być. Potem ktoś mnie zaprowadził gdzie indziej, pokazał mi, gdzie mogę się ważyć. Dostałem jakieś tam ubrania od Reeboka, w międzyczasie wodę do picia, jakieś płyny uzupełniające po wadze. Także opieka jest bardzo przyjemna, bardzo fajna, miła atmosfera. Wszyscy się do siebie uśmiechają, tylko nie przeciwnicy do siebie. Chociaż sam Alvi akurat jest chyba najbardziej. Spotkaliśmy się, nasze pierwsze spotkanie było w pokoju, gdzie była odprawa. No i nie miałem pojęcia, że on tam będzie, podpisywał akurat plakaty. Jak wszedłem, to nawet go nie rozpoznałem na początku. Później ktoś podszedł do mnie i mówi, że tam jest mój przeciwnik. On podszedł, uśmiechnął się, podał mi rękę, życzyliśmy sobie powodzenia i tyle. Sam Alvi nie jest takim zawodnikiem, który wciąga swoich przeciwników w trash talk, ale powiedz mi, jeżeli ktoś będzie w przyszłości próbował z tobą pogrywać słownie jeszcze przed wejściem do oktagonu, to jesteś przygotowany na to, żeby mu odszczekać, czy raczej nie preferujesz tego typu walki przed walką? No zobaczymy, jak to będzie. No, na pewno wejście do głowy przeciwnika jest bardzo ważne, żeby przeniknąć tam w jego umysł i prowokować lęk, obawy, strach. No to jest... Tak naprawdę walkę, w dużej mierze walkę wygrywa się przed samą walką, przed wejściem do klatki, ty już wiesz, czy ty ją wygrasz, czy nie. I moje ostatnie pytanie, pewnie wszyscy cię o to pytają, no ale ja też bym chciała się dowiedzieć, bo jeszcze nie uzyskałam na ten temat odpowiedzi. Ewentualne starcie polsko-polskie z Jankiem Błachowiczem. Jak byś się zapatrywał na taką walkę? No z Jankiem już trochę trenowałem, czy się zaopatrywałbym na starcie. Myślę, że jest tylu zawodników w tej dywizji, że nie wiem, będziemy mogli się ominąć. Nie wiem, czy będzie to dla UFC jakaś dobra walka polsko-polska. Tak samo udzielałem wywiadu wczoraj dla holenderskiej prasy i spytali mnie o walkę z Sakim, ponieważ mój trener też reprezentuje go w UFC, także no nie wiem, trzeba będzie, będę się bił, nie trzeba będzie, to nie, tak? Wolałbym sobie
Osobiście wolę nie walczyć z Polakami. Jeżeli będziemy mieli, będzie miał któryś z nas tytuł, będziemy mieli się bić o tytuł, jak najbardziej, tak? Nie jest to dla mnie jakiś problem, ale tak samo nie widzę, widzę większego sensu w takim pojedynku. I ostatnie moje pytanie. Jak ci się podoba Floryda? Byłeś już kiedyś? Miałeś okazję już kiedyś widzieć Orlando? Nie miałem okazji nigdy widzieć Orlando. Raz byłem 6 lat temu na zakończenie mojej kariery w karate. Byłem na zawodach w Nowym Jorku, tam przez jakieś 2 tygodnie. Bardzo mi się podobało. A teraz jestem w Orlando. Przepraszam, na Florydzie. No, jest bardzo fajnie. Duże auta, świetna pogoda, słońce świeci. Byliśmy w Miami też w weekend, także super. Bardzo mi się podoba, wielkie jachty. Odwiedziliśmy American Top Team, zobaczyliśmy jak wygląda tam siłownia. No jest super, żyć nie umierać. Jest to takie miejsce, w którym mógłbyś mieszkać? Myślę, że jedno z miejsc, w którym mógłbym mieszkać, tak. A wiele ich jest? Kilka, powiedzmy. To myślę, że polscy fani spodziewają się usłyszeć na koniec, że jednak w Warszawie jest ci najlepiej. Jesteś w stanie to powiedzieć, czy jednak podoba ci się na świecie w innych miejscach tak bardzo również? Powiem tak, że w lato jest całkiem sympatycznie, jednak wybrałbym morze niż Warszawę i skwar warszawski w lato lub jakieś Mazury. Na pewno w Warszawie jest dobra atmosfera, zawsze jak jestem, to jest miło, śmiesznie, fajnie, także lubię odwiedzać nasze miasto, może kiedyś uda się zawalczyć w Polsce. A tymczasem trzymajcie wszyscy kciuki, na pewno będzie dobra walka i zakończona w pierwszej rundzie, mam nadzieję. Już są naładowane pistolety, także jedziemy. Na koniec jeszcze może fanom przypomnijmy, że twoja walka, jak i cała karta wstępna będzie również emitowana na antenie Polsatu, więc to jest fajna, cenna informacja. Polsat wywiązuje się z obietnicy danej fanom, że jeżeli Polacy będą walczyć w walkach w prelimsach bądź undercardzie, to będzie również te karty pokazywał. A zatem wszyscy w sobotę kibicujemy Marcinowi. A dokładnie Polsat Sport News. Widziałem taką informację. Gala się zaczyna o 22:15 bodajże, czy coś takiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów i moją rodzinę. Bardzo dziękujemy, Marcin. Życzymy ci powodzenia. Trzymamy mocno kciuki za udany debiut. I niech będzie tak, jak sobie zażyczyłeś. Pierwsza runda. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję. Cześć. Dzięki.